Szanowni Państwo, w materiałach znaleźliście i zresztą wcześniej było również drogą elektroniczną przesłany projekt oświadczenia Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie działań w związku, w Mazurskim Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami. Zakładam, że tekstu nie muszę w tym momencie Państwu przedstawiać. Uzasadnienie jest też, myślę, że dość czytelne. Jest to przede wszystkim w ramach wyjaśnienia jeszcze pokłosie naszego wspólnego posiedzenia Komisji Mienia Miejskiego i Spraw Społecznych, które we wtorek odbyliśmy. W trakcie tego posiedzenia spotkaliśmy się z przedstawicielem wyłonionym przez naszą Radę, wybranym przez naszą Radę, przedstawicielem miasta Giżycka w związku międzygminnym z panią dr Haliną Sarul. Był również przedstawiciel środowiska przedsiębiorców turystycznych, którzy od pół roku w gruncie rzeczy walczą, a nawet więcej, walczą o zmiany regulaminowe dotyczące opłat od odbioru nieczystości, odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Kontekst wypowiedzi był taki, że tak naprawdę interes nasz nie jest, czy nie interesuje za bardzo większości członków związku. Nie podejmowane są działania związane z wyegzekwowaniem umów, deklaracji śmieciowych od mieszkańców. Jesteśmy gminą, która przekroczyła 95%, jeżeli chodzi o tyle ściągalność, co kompletność złożonych deklaracji. Mamy gminy, które nie osiągnęły 70%. Wiele trzyma się w okolicach 80%. Uważamy, że ten stan rzeczy musi ulec zmianie. Stąd też te podstawowe nasze wnioski dotyczące zmian statutowych, jeżeli chodzi o sposób reprezentowania poszczególnych członków w walnym zgromadzeniu. Co do karty dużej rodziny, trudno tutaj dyskutować, po to to wymyśliliśmy, żeby to działało wszędzie w tej przestrzeni, za którą samorządy odpowiadają, bo oczywiście przedsiębiorcy mają tutaj swobodę decyzji w tym zakresie. I jednocześnie proponujemy coś, co może wydawać się dość radykalne, a więc natychmiastowa obniżka opłat o 50% we wszystkich kategoriach odbiorców. Uważamy, że jest to tak naprawdę z perspektywy tego momentu absolutnie realne i możliwe, biorąc pod uwagę skalę nadwyżki. Uważamy, że nie powinna ona być teraz przedmiotem dyskusji, na co ją wydać. Tą nadwyżkę wypracowaliśmy my, mieszkańcy, płacąc opłaty za wywóz nieczystości, odpadów i ta nadwyżka powinna w jakiejś mierze do tych, którzy ją wypracowali, wrócić. Najlepszą metodą będzie spożytkowanie jej przynajmniej na ten eksperyment. A więc na dzień dzisiejszy możemy sobie pozwolić na obniżenie tak radykalne opłat. Jeżeli jeszcze zostaną podjęte działania naprawcze, jeżeli chodzi o wyegzekwowanie deklaracji od tych, którzy zalegają w związku z deklaracjami, to sytuacja i tym bardziej może się okazać mniej problematyczna, a jednocześnie półroczny okres, który nam zostaje w tym roku, jest wystarczającym, aby mając tę poduszkę bezpieczeństwa, jaką jest ponad 4-milionowa, z tego co słyszeliśmy, nadwyżka, można było dokonać głębokiej analizy, a przede wszystkim rekalkulacji założeń, które zostały przyjęte ponad 2 lata temu, uwzględniając to, jak rynek zachowywał się w międzyczasie, jakie mamy sztywne już w tym momencie koszty związane z odbiorem odpadów w związku z rozstrzygniętym przetargiem na 3 lata. Można tak naprawdę przyjąć w tym momencie taką 3-letnią strategię cenową i w związku z tym oczekujemy, że taka korekta docelowa zostanie przygotowana od 1 stycznia 2016 roku, a w międzyczasie swobodnie możemy tą cenę, te opłaty obniżyć o połowę i to jest jakby główna intencja, która przyświecała nam i została w formie tego oświadczenia sformułowana. Tutaj jest trochę kłopotliwa sytuacja, ponieważ oświadczenie, podobnie jak deklaracje, powinny przejść procedurę podobną jak uchwała. W związku z powyższym, czy jest wola, ażeby rozszerzyć nasz punkt 14 o 14a, przyjęcie oświadczenia Rady
miejskiej w sprawie działań Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. Jeśli będzie taka wola, to wprowadzimy to jako 14a i następnie mamy podstawy do przyjęcia tegoż oświadczenia. Czy są w tej sprawie jakieś głosy? Nie widzę. W takim razie proponuję, czy w tej kwestii... No więc dlatego też moim zamiarem jest w pierwszym rzędzie poddać pod głosowanie rozszerzenie porządku naszego posiedzenia sesji o punkt 14a, bo jesteśmy przy punkcie 14, o treści przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 czerwca w sprawie działań Mazurskiego i tak dalej. Proszę o tabelę. Kto z pań i panów radnych jest za rozszerzeniem naszego porządku obrad o punkt 14a o treści przyjęcia oświadczenia Rady Miejskiej w sprawie działań Mazurskiego w Mazurskim Związku? Dziękuję. Proszę o wyniki. 18 za, 1 wstrzymujący się, 1 niegłosujący. Porządek został rozszerzony, ponieważ bezwzględna większość jest uzyskana. I w takim razie ja proponuję już zamknąć ten temat. Czy jeszcze w sprawie tego oświadczenia ktoś by chciał zabrać głos? Ja tylko dodam, że to oświadczenie przyjęte przez dzisiejszą Radę daje jak gdyby taki mandat działania naszych przedstawicieli, nie tylko w imieniu własnym, ale całej Rady na mocy tegoż oświadczenia i walczenia o realizację tych punktów 5, które są tu wymienione. Nie widzę innych propozycji. W takim razie proponuję przegłosować to oświadczenie i proszę o tabelę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem oświadczenia Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca w sprawie działań w Mazurskim Związku Międzygminnym Gospodarki Odpadami. Już bez względu na głosowanie to dodam, że myślę, że to może być podstawą nawet do ewentualnego wyjścia z tegoż towarzystwa, gdyby było coś nie tak. 18 za, 1 osoba wstrzymująca się. Oświadczenie zostało przyjęte.